Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Fajowe Czołgi Premium. Seria odcinków dotycząca czołgów premium, które posiadam w moim garażu, a posiadam ich aż 82 sztuki, czyli spora ilość. Oczywiście około 10% z tych czołgów to są prezenty od widzów dla mnie. Bardzo oczywiście za to dziękuję. No i właśnie jednym z tych prezentów będzie dzisiejszy bohater, czyli Turan 3 Prototypus, który otrzymałem od widza. Nie mogę podać linku, bo nie chciał. Bardzo Ci dziękuję za ten prezent, ponieważ tak naprawdę nie chciałem kupować tego czołgu, a jestem z niego nawet trochę zadowolony. Oczywiście wszyscy narzekają, Turan o wiele gorszy niż T-25, niemiecki czołg premium 5 tieru, ale zaraz ja o nim opowiem, co ja o nim myślę oraz rozegram nim bitewkę. A więc po pierwsze wygląda ciekawie. Ponieważ, no na przykład zauważcie gąsienicy, całkiem inaczej są zaprojektowane, jakieś takie kółeczka, jakieś, nie wiem dokładnie, czy w ogóle Turan po węgiersku to jest wycieczka, czy w ogóle te gąsienice są wygodniejsze niż na przykład, pokażę Wam gąsienice T-25, tutaj są równe kółka, o burza. A w Turanie mamy takie jakieś inne. Jeżeli ktoś z Was się zna na tym, to napiszcie, czy to powodowało na przykład wygodniejszą jazdę tym oto pojazdem. Oczywiście jest to węgierski prototyp. W ogóle może przeczytam, co tutaj Wargaming na temat tego czołgu pisze. Czyli czołg średni Turan 3 Prototypus, prototyp węgierskiego czołgu średniego z okresu II wojny światowej. Był uzbrojony w długolufowe działo 75 mm 43.M i pancerz wzmocniony względem poprzedniej wersji. Nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej ze względu na zakończenie produkcji w Węgrzech do lata 44. Okej. A więc nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, no ale mamy go w grze, możemy sobie nim pojeździć. Moim zdaniem plusem tego czołgu jest właśnie to, że wygląda inaczej niż inne czołgi. Oczywiście nie polecam go kupować dla graczy, którzy nie są kolekcjonerami albo Węgrami. Myślę, że jeżeli macie czołg na przykład T-25 niemiecki, szkoli on taką samą załogę. Tutaj mamy inną załogę niż w Leopardzie, czyli szkolimy załogę na przykład z E-50M, bo mamy tutaj też pana radiooperatora, którego nie ma w Leopardzie. Dobra, no to coś na temat teraz tego czołgu. Jeżeli chodzi o czołgi 5 poziomu premium, i może średnie, bo do nich będę porównywał Turana. Mam tych czołgów 7. Jeżeli chodzi o czołg T-25, no wygląda dla niektórych ładniej i ma większą moc silnika, aż o 190 koni, 450 przy tej samej wadze, a Turan ma 260-konny silnik. Ale muszę Wam powiedzieć, że rozegrałem Turanem już kilka bitewek. Jest w miarę mobilny, osiąga te 30-35 km bardzo szybko, więc luz bluz. Nie ma żadnego problemu, oczywiście nie jest tak mobilny jak T-25. Okej. Następna kwestia, tutaj pancerz Turana jest delikatnie lepszy, chociaż mamy wszędzie kąty, proki, garnek na wieży, niby depresja działa 10 stopni, to jest kolejny plus tego czołgu, tak samo jak T-25, ale no prawie zawsze ten garnek wystaje, więc chociaż na piątych tierach nie wszyscy są tak celni i nie wszyscy będą super celować w garnki, więc depresja plusik. Działo moim zdaniem również należy do plusów. Porównam to działo na przykład do działa T-25. A więc
Oczywiście taka sama, taki sam kaliber 75 mm, ale mamy tu lepszą szybkoszczelność. T25 strzela 3,54 sekundy, a Turan 3,3 sekundy, czyli delikatnie szybciej. Penetracja w zasadzie bardzo podobna, 113 na Goldzie, na podkalibrowych 160, obrażenia takie same, ale mamy lepszą celność na Turanie, 0,39 i lepszy czas celowania. Dlatego założyłem tutaj optykę, a nie skupiacz, ponieważ ten czas celowania w miarę jest w porządku, co jeżeli chodzi o szybkoszczelność. Oczywiście wielkim minusem, po prostu kwestią przyzwyczajenia jest to, że jest tu tylko 32 pociski, a więc jak widać założyłem sobie 20 pocisków przeciwpancernych, 10 podkalibrowych oraz 2 pociski odłamkowo-burzące. Trzeba tym czołgiem uważnie strzelać, bo może się zdarzyć, jeżeli będziemy pluć tymi pociskami byle jak, że nam pocisków braknie, więc skupiamy się na celnym strzale, gramy tym czołgiem ostrożnie, bez żadnych szaleńczych wypadów. Tak Turan, po węgiersku wycieczka, traktujemy właśnie w ten sposób ten czołg. Wycieczka, spokojna jazda i naprawdę tak narzekają na ten czołg, ale no w porównaniu do M4 Improved to jest bajka ten czołg. Ja myślę, że można go delikatnie porównać do T25. Oczywiście gorsza mobilność, ale działo myślę, że jest na plus, bo celność i czas celowania lepszy. Okej, no myślę, że też jeżeli chodzi o Matyldę 4, również Turan jest moim zdaniem lepszy. Czyli wśród tych czołgów, które strzelają po 110, to moim zdaniem dobrze się sprawuje. Chciałbym, właśnie dzisiaj robię ten odcinek, ponieważ do jutra można kupić, więc może ktoś uzna, że jednak chce wydać 34,84 zł na ten czołg, chociaż, no tak jak mówiłem na początku, moim zdaniem nie warto. Można kupić sobie za Golda T25, niemiecki czołg, który kosztuje 1500 zł. Może będą jakieś obniżki, ciężko powiedzieć, chociaż słabo z tymi prezentami na pięciolecie w tym roku. No cóż, czołg Turan też ma lepszą prędkość obrotu oraz prędkość obrotu wieży od Skody. No tak jak mówię, no mi się ten czołg nawet podoba i teraz przejadę się tym czołgiem, aby wam pokazać właśnie jak zachowuje się na bitwach randomowych Turan. No to do boju. Oczywiście możemy rzucić na siódemki, więc no zobaczymy, no, oby to było, no na piąteczki mnie rzuciło. Tak jak mówię, ostrożna gra i raczej staranie się nie strzelać, gdy się nie jest pewnym strzału. Co my tu mamy? Dwie artylerie, trzy te deki, ojek, ale będzie burza. No ja pojadę na medownię, nie będę się bił z eksperymentalem, który mnie ma na dwa hity w zasadzie. No, na dwa hity. Jak widzicie, kilka sekund minęło, już 35 km na godzinę. Tak stop mi mówi DW2, spokojnie, ja nie będę szaleńczo gnał do przodu, dojadę do pewnej miejscówki. No tak, powiem wam, że dziwnie ta moja drużyna się rozpierzchła po mapie. Wszyscy raczej pojechali na mordownię, co niezbyt dobrze zapowiada bitwę z tej flanki.
chwileczkę tutaj poczekamy. O! BT-7. O, na razie Zezy. Dobra, pierwszy zniszczony. Cztery do jednego, ładnie. Dobra, jademy do przodu. Zobaczymy. Tu na razie spokój. O! Ktoś do mnie strzelił. Obawiam się, że to mój. A nie, mamy PZ-kę. Dobra. Drugi czołg zniszczony. No cóż, to teraz jedziemy po arty. A ty, DW, mam nadzieję, że nie chcesz mnie bić. Tym go nie pokonamy. Niestety nie przebiłem. Wrogi pojazd. Jedziemy do przodu. No, szybka wygrana z tego wychodzi, że będzie. O, zostały jeszcze artylerie. No, niestety, jak widzieliście, nie przebiłem T-14. To jest niezły twardziel. Ale jedziemy na artylerię. Albo na tą T-14. Jedzie na mnie. Dobra. No i zostały artylerie. Mhm. No, czyli już więcej za bardzo w tej bitwie nie zrobię. Chyba, że tu gdzieś grill jest. O, jest. Nie, tu nie jest. Jeszcze jeden strzał. No i w zasadzie po bitwie. Szybciutka bitwa. Cztery zniszczone pojazdy. Wycofaj się? Gdzie mam się wycofać? Ten TW2 trochę taki dziwny. Raz próbował nawet do mnie strzelić. A więc jeżeli chodzi o wynik, mamy tutaj pierwszą klasę, oznaka mistrzowska, High Caliber za największe obrażenia, 1243. Wystrzeliłem kilka pocisków goldowych w T-14, bo to twardziel, no ale zarobiłem tak i tak prawie 20 tysięcy na czysto. No i cóż, cztery zniszczone pojazdy.
myślę, że taki spokojny czołg. Oczywiście T-25, no, skuteczniejsza. Widać to po wynikach na WOD Replace. Na razie najlepsze obrażenia chyba to 2,5 tysiąca obrażeń właśnie na tym czołgu. No ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym bądź razie mi się ten czołg podoba i bardzo się cieszę z tego, że dostałem go w prezencie. No i cóż, to wszystko. Oczywiście chciałbym złożyć mojemu kumplowi Deadowi, znany youtuber z gry World of Tanks, serdeczne urodzinowe życzenia, ponieważ dziś kończy 29 lat. Młody chłopak, ale za rok ja 40, on 30, czyli będą takie jubileuszowe urodzinki nasze. To wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.